Wczoraj w Skarżysku mieliśmy prawdziwe kolarskie święto. Od wczoraj do 24 kwietnia odbywa się 11. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Szlakiem Walk Majora Hubala. Po raz pierwszy prolog wyścigu, trasa długości 44 km, miała miejsce w Skarżysku. Wyścig rozpoczął się i zakończył na ulicy Tysiąclecia, gdzie usytuowane były start i meta. Kolarze jechali ulicami Piłsudskiego, Norwida, Sikorskiego, Okrze i Sławackiego. U nas nastąpiła swego rodzaju prezentacja kolarzy biorących udział w wyścigu. Wyścig na bieżąco relacjonowała stacja Polsat Sport. Wszystkich zgromadzonych powitał prezydent Skarżyska Konrad Kronik, który zwrócił uwagę, że taki wyścig doskonale wpisuje się w nasze miasto, bo Skarżysko to miasto nowoczesne, ale historia również była i jest dla nas ważna. Witam szczególnie ciepło uczestników wyścigu, ale witam także mieszkańców Skarżyska. Myślę, że nasze miasto jest bardzo dobrym miejscem do tego, bo już rok tego wyścigu i tej dużej odbywającej się już po raz 11 imprezy, dlatego że Skarżysko to miasto, które ceni historię, ceni sobie wartości patriotyczne, a z drugiej strony jest miastem nowoczesnym, miastem rozbudowanym infrastrukturą i wierzę głęboko w to, nawet jestem przekonany, że więcej tego typu imprez w naszym mieście będzie organizowany. Kończę takim starym, sportowym pozdrowieniem dla uczestników. Niech wygra najlepszy. Dziękuję bardzo. W Skarżysku obecny był również dyrektor wyścigu Andrzej Sypytkowski, były kolarz, który po kilku latach przerwy postanowił reaktywować to wydarzenie kolarskie. Szykuje się bardzo duży wyścig z udziałem 6 ekip zagranicznych. Będą oczywiście zawodowe polskie grupy na czele CCC Polsat. Wystartuje też grupa Domin Sport z Włoszczowej. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na trasę kibiców kolarstwa, zachęcał Andrzej Sypytkowski jeszcze w Warszawie podczas konferencji prasowej poświęconej temu wyścigowi. Dzisiaj odbywa się kryterium uliczne w Tomaszowie Mazowieckim, trasa o długości 85 km. 23 kwietnia rozegrany zostanie etap Poświętno-Opoczno 180 km, a 24 kwietnia finałowy etap w Końskich o długości 176 km. Wyścig upamiętnia majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala, który we wrześniu 1939 roku stworzył pierwszy oddział partyzancki II wojny światowej i walczył na Kielecczyźnie. Zginął 30 kwietnia 1940 roku z bronią w ręku w powiecie opoczyńskim. Kolejna edycja Jarmarku Staroci zawitała do Katowic. Antyki i dzieła sztuki przyciągnęły tłumy miłośników klimatów retro. Mamy dużo lamp naftowych, elektrycznych, figurki różnego rodzaju, z porcelany, no, obrazy, lampy naftowe wiszące. No zbieranina z długich lat. Książki przedwojenne. Zdarzają się też starodruki XVIII-XIX wiek. Różne rzeczy są po polsku, po niemiecku, pisane gotykiem, po francusku. Różne serie, na przykład Dzieje Powszechne ilustrowane, bardzo trudne do zdobycia, a piękny stan. Rozpiętość u nas jest od 10 zł do 1500. Mam wszystkie wyroby ze swojej odlewni, Lux Odlew. Także jestem odlewnikiem, przyjechałem, jestem wystawcą, przywiozłem świeczniki różnego rodzaju, popiersia, wieszaki, medali, Piłsudskie stojące, także cała gama moich wyrobów. U mnie za czym kolejki? Za życiem, proszę pana, za życiem. Te sroczki do mnie dzisiaj przyfrunęły po świecidełka, proszę pana. Cała Europa od Wisły po Ren, czyli mamy Brukselę, mamy Paryż, mamy Niemcy, mamy Polskę, biżuteria od XIX wieku do lat dzisiejszych, do XXI wieku. Następna okazja na zakupy już w maju. Informacje na www.jarmarkśląski.pl. Przyjdź, zobacz, zaśpiewaj. Tymi słowami Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury zapraszało na warsztaty inaugurujące 36. Gliwickie Spotkania Churalne. Efektem tych warsztatów mamy nadzieję, że będzie przygotowanie wspólnie utworu, który razem z gośćmi wykonamy w niedzielę w czasie koncertu finałowego. Wydarzenie dofinansowane z budżetu miasta Gliwice rozpoczęło się w środę 20 kwietnia i potrwa do końca tygodnia. Kolejny dzień to jest piątek. Zapraszamy serdecznie na godzinę 19:15 do Kościoła Podwyższenia Krzyża na koncert od Palestryny do Świdra w drodze do Warmy. Będzie to występ akademicki.
Politechniki Śląskiej pod kierownictwem Tomasza Giedwiło, który też prowadzi te warsztaty. I to będzie taki koncert popis trochę, bo jesteśmy tuż przed wyjazdem na bardzo prestiżowy festiwal choralny, konkurs. I ten koncert piątkowy będzie właściwie zaprezentowaniem tego repertuaru, który przedstawimy w Warnie. Zapraszamy do Szobiszowic, zapraszamy do kościoła świętego Bartłomieja przy ulicy Bernardyńskiej. Zapraszamy na koncert, który ma tytuł Muzyka Sakra, Kameraliści i Psalmodia. I wielki finał, niedziela, 24 kwietnia, godzina 18. Zapraszamy do mrowiska przy ulicy Pszczyńskiej 85. Tam też zwykle ćwiczymy, tam jest nasza sala prób, ale zapraszamy do sali teatralnej na koncert wyjątkowy. Przeniesiemy się w czasie i przez niezmała dwie godziny przeniesiemy się w lata 20, 30, ponieważ będziemy mogli wysłuchać koncertu, spektaklu, który przedstawi nam muzykę, piosenki, które dobrze znamy z cyklu W Starym Kinie. Wystąpi chór Ad Libitum z Pszowa pod dyrekcją pani Izabeli Zieleckiej-Panek. Dobór repertuaru, dobór miejsca, to wszystko sprzyja temu, że te koncerty nasze i muzyka, którą chcemy zaprezentować, nasza i naszych gości, jest tak samo skierowana do znawców tematu, jak i dla amatorów. Koncerty i nawet czasowo są dostosowane do tego, żeby to była taka porcja muzyki w sam raz. Na wszystkie koncerty w ramach gliwickich spotkań choralnych wstęp jest bezpłatny. Rozpoczęło się pozimowe sprzątanie skarżyska. Mieszkańcy i radni miejscy reprezentujący osiedle Dolna Kamienna wyszli z bardzo ciekawą inicjatywą. Dzisiaj o godzinie 9 rozpoczęło się wspólne sprzątanie właśnie Dolnej Kamiennej. Na pomysł takiego wspólnego sprzątania wpadli radni miejscy Marek Gąska i Adam Ciok. Celem akcji było wysprzątanie dzielnicy, ale także integracja lokalnego. Teraz wystartowała.